No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnej analizie tudzież komentarzu losowych graczy Warzone. Dzisiaj, moi drodzy, odcinek wyjątkowy, bo jak widzicie, jesteśmy na koncie GOLDI i to na tym koncie od dzisiaj będziemy analizowali graczy w Werdańsku. Jest to świeżo zrobione konto, jak wam już teraz pokazuję. No, wszystko mi tutaj pokazuje od nowa: jakby uczy mnie, gra wszystkiego. Akta tutaj nawet mnie nie będzie w aktach, bo, bo ja kompletnie nic nie zrobiłem. Teraz odpalę pierwszy mecz. Na tym koncie jestem mega, naprawdę mega ciekaw, co dzisiaj przyjdzie nam oglądać. Jakie to będzie lobby? Czy to będzie lobby, jakiego się nie spodziewamy? Czy to może będzie zwyczajne lobby? Tego przekonamy się już zaraz. A jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków na kanale, to już teraz, moi drodzy, zostawcie proszę łapkę w górę. Niech tych łapek w górę będzie przynajmniej tysiąc, a kolejny odcinek pojawi się już. Niedługo, także zostawiajcie już teraz łapki w górę. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Okej, okay, moi drodzy, zaczynamy już za momencik, gdzie OLDI pierwszy raz zginie w Werdańsku, a następnie pierwszy raz wyląduje w głagu, Natomiast jemu, będę tak to nazywał, jemu nie będzie nigdy dane za bardzo postrzelać sobie. To jest konto do analizy, moi drodzy. GOLDI już z pierwszym zgonem na koncie. Zaraz będzie zgon numer dwa, albo w zasadzie. W zasadzie może w gułagu. Nie. Wiecie co? Bo najlepiej jest, gdy jednak wygram walkę w guagu, bo wtedy daje nam losowego gracza, a nie, a nie jesteśmy skazani na tego, z którym głak przegraliśmy, więc postaram się wygrać ten gułak. OK, GLDI wygrywa swój pierwszy gułak w życiu, a to oznacza, że teraz szybciutko się zabijamy i zaczynamy już po prostu tę analizę. Moi drodzy, nie mogę się doczekać, jestem tak ciekaw, jakie to jest konto, w sensie jakie to jest lobby. O, jakie to jest lobby, jakie to jest lobby. To jest świeże konto, to jest pierwszy mecz na tym koncie. Co nam tutaj wrzuci? Czemu w ogóle te tekstury tak fatalnie wyglądają? Ustawienia muszę mieć źle, nie jest to istotne. 137 miejsce w debiucie. Ale to nie jest dzisiaj najważniejsze. Dzisiaj najważniejsi są inni na tym serwerze. Mick touch 79 poziom. A, nie mogę się doczekać. Czy to będzie zwykłe lobby? Czy to będzie jakieś niespodziewanie słabe lobby? Ja pierdzielę, no. Ciekawy eksperyment, co? Ciekawy eksperyment, bo to jest zupełnie świeże konto. Gdybym grał ten mecz na poważnie, no to chciałbym też zobaczyć. No, jaki poziom jest po prostu tego lobby? Może mi być ciężko wyciągnąć statystyki z tego meczu dokładne, tak jak zawsze. No, bo jednak to jest świeże konto, to się tam niekoniecznie może zaktualizować i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy Mika Tatcha, który ma 79 poziom, więc nie jest to tak świeże konto jak moje. I teraz ogromne problemy w tym pojedynku. Ginie od razu od pana Gef Sefa. Który tutaj slide cancelik był jakiś grany, więc jest to prawdopodobnie też niezbyt świeże konto. Zresztą zobaczmy, bo już teraz nam na niego przełączy 236 poziom. To to absolutnie nie jest świeże konto. No, ciekawe, ciekawe. Mamy tutaj slide cancel, mamy jakiś taki powiedzmy ciekawszy movement niż takie zwykłe bieganie. A coś z tymi teksturami jest tutaj dramat. Nie wiem, może ja tutaj powinienem grafika, tekstury. Eee, streamowanie tekstu na życzenie wyłączone Teselacja. Nie wiem, nie wiem, nie znam się na tym. W dupie to mam, niech zostanie tak jak jest. Przeżyjemy. Najważniejszy jest gameplay. A Jeff Seth z jednym fragiem, cóż, znajduję teraz selfa i zaraz będzie miał nas rzut. Jestem strasznie ciekaw, jakie broni będą tutaj ludzie brali. A, no ale ten koleś wygląda na gościa, który raczej jako taką giereczkę ogarnia. Oczywiście nie mieliśmy jeszcze okazji. Poglądać go dłużej, więc zaraz będziemy więcej wiedzieli, ale teraz na przykład dostał snajpę Dostał snajpę, więc Nie, to, to nie snajpa, to ktoś tam chyba z jakimś Z jakąś taką bronią Typu Type 63, strzela na daleko, coś takiego, widzi się na dachu przed nim Halo Był tu koleś na tym daszku, nie? Przed nami, na tym drugim budynku Mi się wydaje Lądował tu też przed chwilą, więc to, to musi być ten koleś. Ale Jeff go niestety dla niego nie zauważył. A potrzebuje jeszcze 2000, ale słyszy skrzyneczkę w środku. Więc zaraz być może, jeżeli mu się przywarci, zbierze na ten. Na ten loadout, bo ewidentnie na loadout pieniądze zbiera. No, zobaczmy. Nie, niestety. Może tutaj gotówka. O, jest, jest, jest! 2000 idealnie wypadły. No i mamy zrzut, mamy zrzut. On się będzie tutaj troszkę cykał, bo wie, że tutaj jest przynajmniej ta jedna osoba w pobliżu. Ale miejmy nadzieję, że... Dojdziemy do momentu, w którym on podniesie swoje bronie. Bo jestem bardzo ciekaw, co wybierze. Ale gdybym miał tak zgadywać... No tak jak mówię, 236 poziom, więc to nie jest nowy gracz. No tutaj musi być Galilek albo Ram7. No i co? No byłbym zdziwiony, gdyby tutaj Kar98K się pojawił. No, ale może, może... Jest Galil i jest Pepesza. No więc jakby... <grym> Meta, zdecydowanie meta, zdecydowanie bronię z mety. E, czujnik pulsu do tego, C4. -ka. No to, panie Jeffsew czas jakieś pojedynki tutaj zacząć podejmować. O, teraz mu pokazał czujnik pulsu tego kolesia, który tutaj lądował wtedy, więc on tutaj dalej został na tej miejscówce. Jest prawdopodobnie na tym wysokim budynku, albo na aptece? Może na aptece, może z na aptekę? No, teraz mógłby jeszcze raz użyć czujnika, żeby mieć pewność. No, właśnie, koleś uciekł gdzieś w głąb. Nie, teraz będzie go już ciężko znaleźć. Ojeju, bardzo, bardzo sekuracyjnie Jeffsef. Nie mówcie mi, że będzie czekał, aż ten koleś się tutaj zbliży. No, zbyt pewny siebie jednak nie jest, bo takie, takie zachowania cechują graczy, którzy nie czują się pewnie. On tutaj gra bardzo sekuracyjnie. No a ten kole gdzieś tam uciekł w głąb, uciekł gdzieś w głąb. W stronę prawdopodobnie tego auta może, może w stronę train station, może gdzieś tutaj dalej na promenadę. Nie wiemy, ale nie ma go już na tej miejscówce. No i będzie ciężko, żeby Jeffsef coś czuje dużo ilość fragów zdobył ewentualnie jakiś kontrakt gdyby sobie podniósł, ale tutaj nawet nie ma kontraktu, zlecenie obok niego no lipa, lipa moi drodzy, Lida zapowiada się powolny mecz ale nie będę ukrywał, spodziewałem się dokładnie tego, może nawet czegoś gorszego na przykład ten koleś, którego zabił właśnie Seff. no to, to był bardzo, bardzo, mimo że nie był jakiś mega nowy gracz, bo też miał ten 80 poziom prawie to było widać po jego ruchach, że to bardzo słaby gracz, a tutaj bounty podjechało Jeffsefa. Pod ten budynek, więc na 99% koleś wbija właśnie na ten budynek. Na górę. Więc Jeffsef, jeżeli dalej będzie tak stał, to dostanie zaraz z góry. Oj, oj, oj. No musisz patrzeć, musisz patrzeć to wyjście tutaj drabinką. ok? Ten koleś jednak na aptekę poszedł? Naprawdę? Wow, jestem w szoku. No, to to, to to musi być ten koleś z jego, z jego zlecenia, albo nie, z góry strzela. Halo! Nie, jednak tutaj było dwóch, i ostatecznie zginął właśnie od tego yy, z tego miejsca, gdzie, gdzie przypuszczałem. Więc, jednak, koleś, który miał na niego zlecenie, miał ducha, bo go nie pokazywało na czujniku pulsu. Tak, go nie pokazywało na czujniku pulsu. Quivery Alpaka 66 205 level. Dwa fragi już na koncie. Spora ilość gotówki. Nie ma jeszcze Selfika, ale pewnie zaraz sobie zakupi. Do tego kilo z bardzo dziwną kolbą. Tak mi się wydaje, że to jest dziwna kolba do kilo. Nie pamiętam dokładnie, jak ta broń wyglądała na tej miniaturce, ale wydaje mi się, że to ma jakąś kolbę zamontowaną i to. To jest dziwne, ale czekajcie, ma Tumik, ma szturmowy przycisk ma chyba Luf, no więc nie wiem, nie wiem. Musiałem zobaczyć, jak strzela to kilo. Tak ciężko mi teraz stwierdzić po wyglądzie dodatków na broni, no ale jest tutaj VLK, No powiedzmy, że to kilo nie jest złe, jest też Sigma, więc tutaj z duchem, dokładnie tak. ma idealnie, strzelaj stary z tej Cigmy. Co jest? Co jest, kościu? Miałeś Cigmę? I wolałeś rzucić C4? <śmany> Oj, Qiver Alpaka, to jest koleś, którego ja się właśnie spodziewałem. W dzisiejszej analizie, może w końcu, użyjesz tego, co masz. Okej, okay, koleś miał powiadomienie, ale gdyby to zrobił, wiecie, no dało się to zrobić zdecydowanie lepiej. Umówmy się. Tutaj mógł spokojnie dwa fragi nawet zdobyć. Oj, myzu, myślałem, że zginie od upadku. Cały czas te pojazdy tu jeżdżą. Co jest w ogóle? A Kuiver Alpaka omija kompletnie każdy pojedynek. Także jestem w szoku, że on już dwa fragi zdobył i że podjechał tego poprzedniego. Wow. Oj, to jest chyba, moi drodzy, tak zwane lobby marzenie dla nas, co? To jest lobby marzenie dla nas. No ale trafić do takiego lobby to tylko jakimś. VPN-em, albo naprawdę trzeba mieć potężne szczęście, żeby trafić właśnie do takiego lobby. Chociaż w sumie nie, nie znam jeszcze statystyk tego lobby. Może oglądamy tych najsłabszych graczy z tego lobby, jest też taka szansa. No, quivery Alpaka 66 na pewno do topowych graczy Warzone nie należy. Ale no cóż, ma już ducha, ma czujnik pulsu, ma całkiem dobrą broń w dalszym ciągu, bo kilo da się dalej strzelać. To nie jest tragiczna broń. Oczywiście to nie jest w żaden sposób broń przypominająca kilo z czasów świetności kilo, ale rozumiecie o co chodzi. Ok, teraz był tutaj plan taki, że a skoro tauta tu jeżdżą, to rzucę C4 i wtedy ją zdetonuję, jak będą przejeżdżali. Jest to ciekawy pomysł, ale to oznacza, że jego, jego taktyką może być siedzenie w tym budynku. Co mi się już nie podoba. Okej. Okay. To chyba był wabik, co? To chyba był wabik. Żeby to auto tu przyjechało, żeby to auto to wróciło. Bo nie wiem, jaki mógł być inny pomysł z tym randomowym strzałem. Oznaczył sobie flagę. Będzie robiony zwiat. Ma też zrzut kolejny, no, ale on już ma ducha więc on ten zrzut na pewno sobie zostawia na ewentualny powrót z guagu, jeżeli takowy guag jeszcze ma ale coś mi się wydaje, że może nie mieć guagu bo ma dwa fragi, ja bym oceniał, że pierwszego zdobył w guagu a drugiego widzieliśmy i tak to wygląda no nic, czy będzie robił ten zwiad? no zwiad jest w złym miejscu, na train station takie nieprzyjemne miejsce dla graczy, którzy nie, nie, nie czują się pewnie, bo tam oczywiście na dachu mogą ludzie stać dużo tam jest takich pomieszczeń sami wiecie no quivery alpaka. Selfika powinien sobie kupić w tym sklepiku. Bo to może uratować dupę, jeżeli dostałby jakąś snajpę. Także zobaczmy, jaki jest jego plan. Bardzo sekuracyjnie. Wow, Co się stało z teksturami teraz? Co się nie tak z tym kątem, w sensie z ustawieniami na tym kącie? Okej, okay, puszcza BSP. Jezu ile osób nie ma ducha! Wow! Marzenie, marzenie. No i tam jest koleś na tym train station przy nim, więc znaczy no, czuję, że on tam nie pójdzie. Okej, okay, ma koleśia na tym dachu przy nim. Jaki jest plan? Prawdopodobnie zajęcie dachu tego budynku i liczenie, że tam ten koleś jakoś wychyli, ewentualnie bieganie w. Prawo i lewo bez celu, a nie jest. Okej, okay, mina. <grywa> Okej. Okay. Jest skrzynka, więc to jej szukał. Tylko, że już nie, nie za bardzo potrzebuje te skrzynki lutować. To jest generalnie już tak odbiegając od, 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 od śmiechów i chichów, duży problem słabych graczy, że za bardzo się skupiają na lutowaniu. Jakby on już ma wszystko. Ma selfa, ma martwą ciszę, ma swoją broń. Zgaduje, że ulubioną. A... A on i tak dalej lutuje, no jakby. Wiem, że gotówki nigdy. nigdy za wiele, no ale przy jego stylu gry ta gotówka nie jest mu kompletnie potrzebna, tak naprawdę, bo on nie jeździ od celu do celu. O, prawie snajpę dostał z train station. Kłopoty no musi uważać, bo tam koleś ma snajperkę, więc ucieka. Ucieka do klatki schodowej. No niestety dla nas oby, oby nie było strefy, ale nie, no musi być strefa jeszcze w tym budynku, bo tak to on tu będzie siedział. No, pokażcie strefę, pokażcie strefę. No jest jeszcze niestety w tym budynku, no to on będzie siedział na tym obszarze zdecydowanie. Jedyna szansa jest taka, że ktoś podniesie bounty i, i go podjedzie, bo w inny sposób to ja nie za bardzo wiem jak on może zginąć, skoro bardzo unika pojedynków. Ma ducha, więc nikomu się nie wyświetli na bezpani, na niczym. No, co ja Wam powiem, moi drodzy? Świeże konto. Musicie pamiętać, że to jest pierwszy mecz na tym nowiutkim koncie. No tu. O! Tutaj natomiast kolega nie ma ducha, ale to jest cały czas ten, który chyba był na tym dachu, co? Tak mi się wydaje. Zgaduję, że ten koleś jest na górze, na, na górnej klacej. że to będzie podobny koleś skillowo do naszego Quivierego Alpaki, który też za bardzo nie chce się ruszać. Podjedziesz go, czy nie? Ok, okej. Okay. No ma pouza na kilo, ma pouza na kilo, w sensie na celowniku VLK. No, ale teraz no, jakby ten koleś był na dachu, to byś dostał w plecy byku. Musisz pamiętać takie rzeczy. Też takie bezsensowne było to strzelanie, bo szansa na to, żeby powalił tego kolesia była bardzo niska. A zdradził swoją pozycję oczywiście, bo teraz ten koleś między innymi na tym budynku, którego cały czas mu pokazuje na czujniku pulsu, wie, że ktoś jest pod nim, o ile oczywiście nie gra na głośnikach albo co najgorsze nie gra z dźwiękiem, co też jest możliwe na takim lobby, moi drodzy. Jedno jaja, jaja. W sensie no, doskonale wiemy, że takich graczy jest multum, po prostu niedzielnych graczy, e, nowych graczy, chociaż ciężko nazwać gościa z levelem 205 na koncie nowym graczem, to nie jest wysoki poziom. Na przykład ja mam chyba. Dwu... Nie, no to w sumie jest wysoki poziom. On, on musi grać te kilka godzinek dziennie. Musi grać te kilka godzinek dziennie, bo ja mam poziom 250 bodajże na głównym koncie. W tym sezonie oczywiście. Więc. No wiecie, jakby. Niby nowy gracz. No ale też nie do końca. Sami rozumiecie o co chodzi. No ale skillowo tutaj ewidentnie. Ewidentnie są, są rzeczy do poprawy u niego. Zdecydowanie. A się uparł na ten hotel, na tę górę hotelu. Nie wiem czemu. Może tak bardzo chciałby ją zająć. Chciałby mieć pewność, że jest wyczyszczona i tam przejść. Tego nie wiemy. Asekuracja. Asekuracja przede wszystkim. On musi być w 100% przekonany, że jest bezpieczny. W innym wypadku, no po prostu czuje się zagrożony. Co, będzie mi tu sprayował ścianę. Widzi, że go ktoś obserwuje. Okej. Okay. Hello. Pewnie myślisz, że go Jaygo spektaktuje, albo Face Jeff. Czyli ci najpopularniejsi, powiedzmy, z zagranicznej sceny, którzy, którzy robią e, serię właśnie z oglądania innych graczy. <noise> A ciebie Goldzorbyku z Polski obserwuje. Także raczej nie trafi do ciebie ten materiał. Upar się na ten hotel. No, zauwa zauważył tam kolesia dwa razy i będzie tam patrzył cały czas. A nie zdecydował się podjechać tego, które było obok niego. Więc ja naprawdę nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby Cuiwier Alpaka zginął na tak dużej strefie. Zostało 17 osób do końca. Zaraz się zacznie czwarta strefa. No, te tekstury, coś tu się gliczyłem w tych drzwiach, no i co? On teraz chcę kupić BSP kolejne. Dobra, zobaczmy, ile osób jeszcze się pokaże na BSP. Wow! W końcowych strefach tyle osób na BSP, w sensie bez ducha. Znaczy, bez ducha. No, oni tutaj są chyba w odległości powiedzmy 200 metrów do niego, więc i tak ich pokazuje na tym BSP. No, musiałby się zbliżyć, wtedy byśmy wiedzieli, czy są bez ducha. No tak, czy siak, no ma dobrą informację, tak naprawdę, no ma bardzo dobrą informację o położeniu wielu wrogów. A patrzcie, ten koleś na tym drugim dachu dalej tam jest. To jest taki sam koleś jak on! taki sam koleś jak on! Obsraną zbroję mają konkret. Obsrana zbroja tam jest konkret. I siedzą w tym samym miejscu cały mecz. Haha, <gry> alpaka. Oj, bracie. Oj, bracie. I hotel, wiadomo. No i dalej jest też ten koleś na hotelu. A tak to wy się ni nigdy nie wyzabijacie. Idę tutaj. Jeszcze sobie oznaczył. 150 metrów. Odwołuję to. No tak, czyli na przykład ten koleś na hotelu. Może ma ducha, ale go było widać. Oj! Po raz kolejny. No i co, ucieczka, nie? Ucieczka będzie. <grym> Zespotował go ten kolej z tego hotelu. Czy ucieknie? Uciek. Let's go. Aha, bo nalot też dostał. O, te, o tym oczywiście nie mieliśmy powiadomienia. A to tamten koleś nie wie, że ten nalot by mu się przydał dużo bardziej, gdyby się jednak udało powalić. O, ten koleś zlatuje! I to jest idealny moment na to, żeby Quivera Alpaka być może zdobył trzeciego fraga, ale niestety nie udało się. No, ale ten koleś może będzie podjeżdżał ten budynek. O! O! Oj, oj, oj! No, powiem wam tak, jeżeli z opartą bronią tak wam lata celownik, to jeżeli gracie na padzie, to macie za wysoką czułość. Zdecydowanie nie potraficie opanować. Tym bardziej w takiej broni jak Kilo, gdzie ten odrzut jest praktycznie zerowy. No, mówię, dużo rzeczy do poprawy. Jest to zdecydowanie. Widzi kolesia na dole tak w ogóle, teraz dopiero go zespotował. Eee... No, jest to zdecydowanie słaby gracz. No, nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Słaby gracz i tyle. Natomiast jak widzicie, często w końcowych strefach tacy gracze właśnie zostają no bo sami widzicie, jak oni grają oni unikają pojedynków, siedzą tak naprawdę na jednym obszarze na dwóch, trzech budynkach zmieniając co chwilę lokalizację. Uuu, ten kolec dostał snajpy od kogoś poczekaj, poczekaj, aż się tak, będzie trzeci frag będzie trzeci frag let's go! Qwera alpaka! taki sposób się fraguje moi drodzy, on dostał snipe od kogoś z train station chyba, albo zginął od gazu, możliwe, że zginął od gazu czy nie, nie no nie mówcie, kurde nie zwróciłem uwagi, tam widzi kolesia w oknie ze snajperki przed tobą, no właśnie, nie, nie podejmuj tego pojedynku, jezu ty psycholu, nie, poje... nie podejmuj pojedynku ze snajpą w ten sposób, Ty, zaraz mu się amo skończy, ej Bez kitu, zaraz mu się amo jeszcze skończy Szuka amo, patrzcie Teraz jest poszukiwanie amo, nie O, znalazł, oczywiście No ale 30 Mógłby zlutować tego kolesia, którego Powalił, którego zabił, przepraszam, zabił Powalić tam go nie powalił A, No bo on gdzieś tutaj Blisko chyba leży na tej ulicy, no ale dobra nie oczekujmy, że wpadnie na taki pomysł. Co do pojazdu wsiadasz? Wow. Ej, to jestem w szoku. To jestem w szoku, bo przecież zdradza swoją pozycję teraz, zdecydowanie. No, ni nie, no, spokojnie mógł iść na piechotę. Bez dwóch zdań. No, po prostu chciał jak najszybciej zrotować do strefy. No, ma to sens, ok. To, to nie jest głupie, ale biorąc pod uwagę jego styl grania. No, tylko i wyłącznie zdradził swoją pozycję, nie? Ktoś to widział, ktoś, jeżeli jest tutaj w pobliżu, a jest, bo widzimy, w tym budynku, wie, że też tutaj wysiad przed chwilą kolej z auta. Odpala martwą ciszę i czyżbyśmy mieli podjazd? Ale nie to. Tą... Okej, okay. no przynajmniej się cicho, cicho porusza. To jest na plus bo teraz ten koleś na pewno nie wie o istnieniu kływiery alpaki, który być może wejdzie mu na plecy. Czy to się uda, nie? Skąd on wiedział? Martwa cisza, duch? No musiał go chyba zauważyć kątem oka. Albo tra tracker? Może tracker? Może tracker i zobaczył ślady. No ciekawe. 10 fragów. C Sata Chip. No to już zdecydowanie nie jest nub. Krig, MP5 z Coldwora. No, powiem wam, że nie spodziewałem się, że na takiego gracza trafimy. 110 poziom, więc niższy. Ok, poszedł stan. Ale nie ma podjazdu. Ok, zmienił sobie maskę. Ma martwą ciszę. Mógłby zrobić place'a takiego, żeby na martwej zeskoczył na dół. I podbieg klatką od dołu. Ten koleś na pewno by się tego nie spodziewał. Okej, okay, ale ten kolej sam wybiegł dołem. No, powiem Wam, że nie spodziewałem się, że trafimy na kogoś, kto będzie miał 10 fragów na tym serwerze. Bo to myślę, że to będzie największa ilość fragów na tym serwerze. Byłbym mega zdziwiony, gdyby tutaj był ktoś z większą ilością fragów. O Jezus. Ale teraz czołkował. Prawie niczego nie trafił w plecy? Okej. Okay. Okej. Okay. No to ile ten koleś ma fragów w takim razie? Siedem. Też nieźle. Też nieźle. Jak na to lobby. Martwą ciszę mógł sobie wziąć. Nie zauważył. Jezu, myślałem, że nie otworzy spadochronu koleś na plecach. C czemu on broni nie wziął tamtego kolesia? Co jest? Czemu on gra broniami z ziemi? Nie no. Co? Jeszcze go zabił? Co jest? Podnieś jego bronię, byku, no Ja cię pierdzielę, no co się tutaj dzieje? Tego oczekiwałem, że takie posrane lobby zobaczymy na tym koncie. I jest. To jest lobby, które niszczy mi mózg po prostu I on dalej nie podnosi broni Co jest? Nie no, on musi wiedzieć, że są lepsze bronie niż z ziemi. Nie wierzę. Nie wie... Nie dowierzam. Uwaga. Nie dowierzam po prostu, że on chce grać tą farą z ziemi. Jeszcze ten Hauer. Silver 1. Boże, jak ty mi ryjesz mózg, byku. Jak ty mi ryjesz mózg. Oj, tak na czujniku nie chodzimy. Oj. O, strzelają się. Strzelałem się w drugim budynku. Zabili się. Widzicol? To był koleś, czy to cień się tak gliczował? Sam nie wiem. Ja pierdziel, ale mam rozwalony mózg, moi drodzy. No, nie, no już, już, już tutaj nie mają duchów. Przepraszam. Znaczy, no właśnie. Jeden nie ma ducha. Ale gdzie jest trójka pozostałych? Na takiej małej strefie, patrzcie, to są tylko dwa budynki. O, martwą. To może tu, to może zadecydować. Żeby się tylko nie dał obić. no, słyszę su typa po lewej, w gazie. Na górze! Okej? Okay. Okej, okay, oni się zabiją. Teraz powinien odpalić martwą ciszę. Oj, on dostanie w plecy, on dostanie w plecy. No przecież tu, tu, tu jest jeszcze jeden koleś gdzieś. Na aptece, prawdopodobnie. Nie, zabija go w ogóle ten, na które. Nie, nie wierzę! Jeszcze on to wygra! Nick Sand wygrywa ten mecz, kolbując gościa bez granatów ogłuszających. What a That guy, Liz, you had no tactical awareness, you my ran right past him, That was freaking day. hilarious. <laughs> 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 he was like, <laughs> where did you get me Lucky. from? GG <laughs> 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 man, GG. That was hilarious. Thank That's you, thank you man, GG you too. Okay! Widzę, że atmosferka lepsza niż na tych naszych lobby. Tam to się każdy wyzywa na końcu. <laughs> Tutaj sobie nawet gratulowali zwycięstwa. Moi drodzy, udało mi się też znaleźć statystyki tego meczu. Pokażcie mi, pokażcie mi KD ludzi w tym meczu. Mecz wygrał Nixen, zgadza się, z KD 0,78. Silver, nie mamy niestety danych KD. Ale poziom tego no. Bardzo słabe lobby. To jest bardzo słabe lobby. 0,83 to jest głęboki brąz, jeżeli chodzi o poziom lobby. E, wczytało, e, nie mam tutaj danych, ile wczytało procent. Nie, wczytało 150 ze stóp. Tak, no to to jest moi drodzy, bardzo niski poziom lobby bardzo niski poziom lobby, jakie było najwyższe KD w tym lobby 1,47 lobby marzenie, lobby marzenie, ale to było widać, to było widać po tych graczach, że to, że to są po prostu nowi bądź bardzo słabi gracze najwięcej fragów miał, tak jak też przypuszczałem ten koleś, który zginął w kuriozalny sposób, nie trafiając niczego w plecy silver, który dał się skolbować moi drodzy, jeżeli ten odcinek wam się podobał, a nie wierzę, że wam się nie podobał, to zostawcie proszę już teraz łapkę w górę no i co? Jeżeli tych łapek będzie przynajmniej tysiąc, to od razu zabieram się za analizę, tudzież komentarz, tudzież obserwację kolejnego losowego gracza Warzone Solo, bo to tutaj największe jaja po prostu się dzieją. Dzisiaj było chyba najbardziej kuriozalnie spośród wszystkich odcinków. Cóż to było za lobby? Cóż to było za lobby, moi drodzy? G.O.L.D.I. czeka na kolejne, kolejne tutaj meczyki, które będziemy mogli razem z nim Zaobserwować, przeobserwować. Już nie wiem co gadam, bo po prostu tyle emocji we mnie było podczas tego meczu. Miłego dnia wam życzę, mówi Goldzor. Na razie.